Adam, wygrywamy trzeci mecz, tylko krok nas dzieli do awansu do finału. Jak skomentujesz to spotkanie? Na pewno pierwsza tercja bardzo słaba w naszym wykonaniu. Cieszyliśmy się, że jest ten wynik 1-1, a nie, że Katowice wyszły na prowadzenie. W drugiej tercji złapaliśmy ten odpowiedni rytm, wykorzystaliśmy swoje sytuacje. W trzeciej tercji straciliśmy głupią bramkę, ale dowieźliśmy ten wynik do końca. Teraz mamy 2 dni czas na regenerację i czeka nas ten najcięższy krok. Z pewnością kontuzje 2 czołowych zawodników utrudniły Wam to zadanie. No zobaczymy, jak to jest z tymi kontuzjami. Na razie nie oceniamy, czekamy na opinię doktora i jesteśmy w dobrej myśli, że będą w środę z nami. W środę zapewne też liczycie na głośny doping naszej publiczności w Krakowie. Tak, bardzo prosimy kibiców o przyjście na mecz. Jak pokazaliśmy w Krakowie, bardzo nam pomogli i będziemy chcieli im sprawić jak najwięcej radości w tym meczu.